Istnieje pewna mała wyspa na Morzu Śródziemnym, której nie da się znaleźć na żadnej mapie. Nie da się jej zobaczyć z żadnej innej wyspy ani innego lądu. Na tej ziemi umiejscowiona jest latarnia, niszcząca od wieków i otoczona wodą, której nic nie rozświetla. W środku nie ma nic poza monumentalnymi spiralnymi schodami prowadzącymi w górę i bardzo starym regałem. Regał wypełniony jest nieznanymi księgami w bardzo starych, skórzanych oprawach. Jest tam tylko jedno puste miejsce. Jeśli weźmiesz którąkolwiek z ksiąg, sama otworzy ci się w ręku i zaczną się z niej uwalniać najgorsze koszmary świata. Musisz przezwyciężyć wolumin i odłożyć ją z powrotem w to samo miejsce lub nieśmiertelne zło zawarte w kartach uwolni się i będziesz zmuszony zająć jego miejsce ze stronami i atramentem utworzonymi z twojej skóry i krwi. Jednakże, jeśli uda ci się doprowadzić brakującą księgę na wyspę i umieścić ją w pustej przestrzeni, światło latarni rozświetli mrok tak długo, jak będzie się tlić. Świat radować się będzie w niekończącym się raju, a całe zło tego świata uwięzione zostanie w latarni. I dopóki promyk rozświetlać będzie ciemność, dopóty nic z latarni się nie wydostanie. Jednak jest jeden problem. Będziesz tam uwięziony wraz z całym popełnionym złem, zarówno przez człowieka, jak i Boga. Jedynym ratunkiem dla ciebie jest zgasić światło.